Sosu tu Mary-Kaden, witam was bardzo serdecznie w 33. odcinku Simowego Blasku. Lexin jest bardzo rozbawiona, aż mnie zdziwiła ta jej poranna mina. Tobiasz musi iść szybko do toalety, on również jest rozbawiony. Okej, widzę, że świetnie się bawią. Ojej, Eli płacze. Chciałam tylko, żeby Lexin tutaj zapakowała na wynos jedną porcję jajecznicy dla Tobiasza do pracy. Bo ktoś mi zapytał w komentarzu, czy tak się da, że on zje to w pracy i w sumie jestem ciekawa, czy on skorzysta z tej opcji. W domu nie będzie chyba miał za bardzo czasu właśnie zjeść śniadania, więc niech sobie to schowa do wyposażenia i potem niech leci do pracy. Tobiasz, do pracy. Idź do pracy potem. Super. A ty się zajmiesz malutką. Kto mi tu płacze? Co się stało? Więcej? Chyba trzeba ją nakarmić, mi się wydaje. To ją nakarmimy. Ogólnie ostatnio pojawiły się właśnie nowe akcesoria, małe dzieci, więc pewnie jak Eli stanie się moim dzieckiem, to też dokupię jej jakieś nowe rzeczy tutaj. I na pewno będę chciała gdzieś zrobić jakiś plac zabaw w okolicy, taki, żeby móc z nią chodzić z tymi piłeczkami i zjeżdżalniami i tak dalej. No i też prawda, że będę musiała i tak kupić wannę. Ja wiem, że będę musiała kupić wannę, dużo osób też to pisało. Tylko po prostu chciałabym ją kupić, jak już ona właśnie będzie miała urodziny do tego małego dziecka, to wtedy wymienimy się na wannę na jakiś czas lub na dłużej. A na razie zostaniemy przy prysznicu. Dobra, może powygaworzymy do niej, ukołyszemy ją, przytulimy, porozmawiamy, porobimy głupie miny. O, Lexin już nie jest taka rozbawiona. Co ty byś chciała? Dać klucz do mieszkania. Zasiać coś! O, czy ty chcesz zrobić fotkę? O, zaznaczę, to zrobisz Eli fotkę. Myślę, że chciałabyś jej zrobić fotkę. Ojej, no już nie płakusiaj! Coś się stało, że znowu jest smutna. Trzeba jej zmienić brudną pieluszkę. To odwrócimy kolejność. Najpierw zmienimy pieluszkę, potem ją przytulimy, ukołuszamy, porobimy głupie miny. No i już! Nie wiem, czemu moje dzieci zawsze tak w pakiecie, najpierw jedzenie, potem od razu brudna pieluszka. Moim zdaniem powinno to potrwać trochę dłużej, ale... Lexin ma awans! Będzie pracować jako sieciowa liderka. Wow! A, ona idzie dzisiaj do pracy. Nie masz jeszcze macierzyńskiego? To popracujemy z domu oczywiście. Na szczęście Lexin ma taką możliwość, w sumie Tobiasz też. Co to jest? Dodatkowe stawia się 2 na godzinę. Bonusy, tutaj kasa, ucieczka z autografem. Aha, te wszystkie plakaty z autografami dostała. Wytnij numer odbiorcą transmisji. O! I transmituj, zagrajmy wy. A, może robić te live'y! I jeszcze jakoś robić jakieś psikusy, trzeba będzie to wypróbować. Najbliższa zmiana w pracy środa o 10, czyli zaraz. Pokaż mi tutaj, co musisz zrobić. Wow, 7 poziom grania w gry wideo. Transmitować, zagrajmy wy przez 4 godziny. I nagrać tyradę przy komputerze, będąc rozgniewaną. Ojej. Ja nie wiem, czy ty, jakie cię mam wprowadzić w stan rozgniewaności. Teraz nie powinnaś się gniewać, ty jesteś teraz młodą mamą. A co masz zrobić dzisiaj w pracy? Jeszcze mi się nie pokazało. 3 poziom wychowawczych, super. Bardzo się cieszę. W sumie taki pierwszy pełny dzień z naszą małą Eli. O, Bichura zaprasza do uczczenia. Nie, nie ma mowy. Musimy się zajmować malutką. Jeszcze zrób zdjęcie. Zrób zdjęcie, zrób zdjęcie. O. A najpierw ją odłożysz, dobra, przyspieszymy trochę te kołysanie, bujanie i tak dalej. O, jest, jest, jest. O, tak właśnie. Taką uroczą fotkę mi chodziło. Pięknie. Mamy fotki. O 10 do pracy to też musisz coś zjeść. To jest ta jajecznica, zapomniałam jej schować do lodówki, ale to na razie weźmiesz sobie porcję, a potem odłożysz. Czy Tobiasz zjadł w pracy? Z tego co widzę, na razie to nie zjadł, bo ciągle jest głodny. Uuu, jaką ma tutaj tą plakietkę. Tylko to fajnie było, gdyby też mógł zjeść w pracy śniadanie takie zapakowane. O, malutka śpi.
Mega wiec, to wie, że jest zadowolony z przebiegu swojego wiecu. Kiedy główny mówca staje przy mikrofonie, dochodzi jednak do awarii prądu i tłum zaczyna się niepokoić. To wiesz, musi koniecznie przywrócić energię. Przywróć prąd, zwierając kable, stwórz prowizoryczny megafon. Prowizoryczny megafon bym dała. Zrywa ze ściany plakat, chcąc stworzyć prowizoryczny megafon. Niestety okazuje się to katastrofalne w skutkach. Cała tylna ściana się rozpada, ostatecznie przekreślając szansę na kontynuowanie wiecu. O nie! Utracił zwolenników. Ojej. On teraz musi mieć zwolenników? Tu nie ma nic o zwolennikach, no ale trudno. Dobra, Lexin, jedz sobie spokojnie. Czy ja dzisiaj wybrałam, że ona ma iść do pracy? Nie. Aha, to są jej zadania, te transmisje. Boże, mi się pomyliło, że to są rzeczy, które musi zrobić przed awansem. Dobra, to zrobimy transmisję. Mam nadzieję, że mała będzie w tym czasie spała. Ale ta tyrada rozgniewana? Dobra, idź robić transmisję. Może się przebierzesz do tego live'a w jakąś ładną sukienkę. Uwielbiam ją w sukienkach. Może być ta. I... będzie graj w grę? O, transmituj, zagrajmy wy. Big Blocka, My Sims, co by widzowie chcieli oglądać? Pewnie najbardziej by chcieli oglądać Simy na zawsze, tak myślę. Simsy zawsze popularne na streamach. Okej, okay. Potem pozmywasz. Na razie ruszaj do pracy. No, idź. Co ty masz z tym kluczem do mieszkania? Daj spokój. Sztalugę kupić? O, oh, wow. I jeszcze jedną fotkę. Sobie fotkę z ręki, dobra. Wybierz się do parku. Dobra, musimy to transmitować przez 4 godziny. To dosyć długi ten stream, ale dobra, no nie czepiam się. Niech transmituje. W międzyczasie będziemy sprawdzać, czy małej nic nie jest. Może można zrobić małą przerwę na nakarmienie dziecka, mam nadzieję. A co tu jest napisane? Wybierz dowolną grę i zajmij się... zajmij... nie musimy na 4 godziny, tylko nie zdradzaj sekretów fabuły. Tak, nie zdradzaj spoilerów dotyczących Simsów. Panie Tyłuszko się odbija w tym lustrze. Takie światło się robi. Mała się obudziła, ale wszystko u niej okej. Dobra, to będzie długa transmisja. Przyspieszymy to. O, a pani gratuluje narodzin dziecka. Miłe. Co się stało? Coś się zepsuło, ale nie wiem co. Wydźwięk zepsuł tego czegoś. Chyba, że to stąd. O nie, ty bardzo potrzebujesz do toalety! Ale ty już zaraz będziesz miała te 4 godziny wybite. Wytrzymaj jeszcze chwilę. O nie, komputer się zepsuł! Ale zdobyła 700 tysięcy nowych obserwujących, wow! Dobra, musisz iść do toalety szybko, to idź. Ale te 4 godziny tego... Dasz radę sama jakoś to naprawić? Czy zatrudniamy złotą rączkę? Może spróbujesz sama naprawić, tylko skorzystasz z toalety. Więc że się zajrzysz do małej. U niej wszystko ok? To możesz ją ukołysać. Może wtedy zaśnie. Chcę, że dzisiaj ta praca ci się rozwlecze na cały dzień. Co ona ma z tą sztalugą? I barem, no wiesz co? Zostaw. Kołysz maleńką i spróbuj to jakoś sama naprawić. W sumie dawałaś radę naprawiać różne rzeczy. O, Tobiasz wróć. Tobiasz! Wiesz co? A kto z was w sumie ma wyższy poziom majsterkowania? Tobiasz ma na trójce. Aleksinka? Też na trójce. Dobra, Tobiasz, proszę cię, napraw szybko ten komputer. Wiem, że wróciłeś z pracy. Aleksin musi kontynuować swoją pracę i ten... Zjadłeś te śniadanie? Zjadł? Patrzcie, zjadł! Czyli wniosek, można Simowi zapakować do pracy śniadanie na wynos i je zje. Albo obiad, albo cokolwiek. Lexin zmywa talerz. Jak ciągle ciąży nam ta praca. Nie wiem, chyba nie uda mi się tej tyrady rozgniewanej nagrać. Musiałabym się pójść z kimś pokłócić czy coś, tak nie do końca w naszej naturze. A, ty nie byłaś w tej toalecie? Albo znowu poczuła potrzebę. Niech idzie.
To wiesz, jak to naprawisz? Promowanie sprawy niezaczęte. Koordynator społeczności masz na czwartym poziomie. To mógłbyś pójść gdzieś tutaj pod blok, popromować sprawę do pierwszego lepszego sima. Kto tu jest z brzegu? Oni chodzą wszędzie. O, super, naprawił komputer. A można jemu promować sprawę? Więcej działania? Nie. Przyjazne? Nie, chyba tak się nie da. Dobra. To może Belli popromuj sprawę. Może ona jest wpływowa. Przywitaj się z nią. Chcę się z nią przywitać. Lexin myje sobie dłonie. Tylko wyrzuć te śmieci. Zostawmy na razie, nie przejmuj się tymi częściami. Spróbuj dokończyć tę transmisję na żywo. Pewnie widzowie się zamartwiają. Już pewnie tam na czacie leci miliard komentarzy, że coś się stało. Bo to tak nagle cię wywaliło. Gry, transmituj. No wróć do tych simów na zawsze. Mam nadzieję, że simy na zawsze ci się zapisały, bo 4 godziny postępu w grze to jednak byłoby szkoda. A nie, czyżby sąsiedzi nam złożyli jakąś wizytę? Czekajcie, promowanie sprawy chciałam. Oglądaj z nią żywy posąg. Nie, zapytaj, jak minął dzień, bo dopiero się poznaliście. I spróbuj promować tę sprawę. Promuj sprawę, dobra. Czy my mamy gości? Dobry wieczór. A, bo ty masz klucz. Nie, no i będzie mi tu łaził w majtkach. Przecież ja tu... O, super, czyli udało się to promowanie sprawy. Tak, masz zaliczone? Ma ukończone, dobra. Wiesz co? Pozbędziemy się go. Tak, koniec, tak wcześnie. A on znowu na ten, na balkon. Może... Chociaż, o nie, chciał się zajmować naszymi roślinami, to może za wcześnie go wyrzuciłam. Właśnie, Tobiasz, pod tej roślinki, bardzo cię proszę. I na razie tyle. Malutka się dobrze czuje, może się z nią też przywitasz. Ale jak podlewasz rośliny, to musisz potem umyć zlew. Zlew jest brudny. O nie, ona płacze. Zostaw. Trzeba szybko do niej iść. Nakarmiam z butelki. I porób jej głupie miny. Jak tam Lexintra transmisja? Co z tym dowcipem podczas transmisji? Więcej opcji. Jak zrobić ten dowcip? Jestem ciekawa. O, wytnij numer odbiorcą transmisji. O, i Tobiasz ma pierwszy wychowawczych. Gratulacje. O, tutaj się zaliczyło transmisja przez 4 godziny. Spróbuj wyciąć numer odbiorcą transmisji. Jestem ciekawa, jak to wygląda. Będzie jakaś animacja śmieszna? Nie, ona by tylko coś pisze. Mam nadzieję, że się za to nie obrażą. Masz ten... Ponad 2... miliony. A musisz mieć 10 milionów. Jak tam Tobiasz? Aha, Tobiasz sobie skoczył obejrzeć telewizję. Dobrze, niech sobie chwilę ogląda. Malutka śpi. Musi sobie też odpocząć. On jakiś teleturniej chyba ogląda. Wygląda jak teleturniej. Co? Malutka płacze. Co? Nie wspomniałem już o tej porażce, jak się zdobyła ze mną w obsługach moich łącznie teraz. Aha, czyli ten numer się nie udał. Mi się wydaje, że nie uda nam się nagrać rozgniewanej tyrady. Chyba, że poszlibyśmy się z kimś pokłócić, kogo nie lubimy. Na przykład z tym wampirem. Tylko ja się boję zapraszać do domu, jak ona nas uszcze. Zaprosz do spędzenia czasu na tej parce. Dobra, spróbujemy się z nią pokłócić, bo nie mam innego pomysłu, jak wykonać pracę. Podejdziesz tutaj i zaprosisz ją do spędzenia czasu na tej parceli. Tobiasz, ty się zajmiesz maleńką. Chyba trzeba jej zmienić pieluszkę. Tak, ale wierzę w ciebie, dasz sobie radę. Zostaw telewizję. Co to jest? O, flirtowanie z żonką. I tak. Um,
Nie mogę przestać o tobie myśleć. Chcesz na randkę z Tobiaszem? Chyba żartujesz. Spadaj. Poruda niegłupie miny może jeszcze. Przytul ją. Możesz popodrzucać. I kołysz. Potem może też się zajmiesz czymś ten. No tu masz poziom charyzmy, masz wszystko, masz czymś dla zabawy. Może też sobie pograsz w jakąś grę. A może przebierz się najpierw. Zmienisz strój na jakiś codzienny i pograj sobie chwilę w grę. W niesamowity sport na przykład. Albo o, na konsoli możesz pograć. Graj w grę. Imprezowy szał. Wieloosobową. Graj przez sieć, o. Przez sieć. Z Sonią możesz i z Akirą. Mieszkają blisko, ale co tam. No z tym też możesz, bo go lubisz. Dobra. I co? Przyjdzie ta? Wampir? Może wiecie, na przykład Lexin w sumie stwierdziła... Nie, ja skąd bym miała do niej numer telefonu? Nie może teraz przyjść. Sfajczyłaby się. Pomyślałam, że wiecie, teraz ma dziecko, to bym mogła powiedzieć, że... Nigdy więcej! Nie przyjłaś tutaj, no. Jedyny sposób, żeby była rozgniewana, to jakoś ten, no... Pokłócić ją z kimś, ale... Nie chcę ją kłócić z kimś, kogo ona lubi. A tylko chyba jej nie lubi tak naprawdę. Inni są albo jej obojętni, albo umarli. A tego Raja też nie lubi w sumie. Może z nim się poprzytykamy, że teraz mamy niemowlę, nie życzymy sobie, żeby robił imprezy albo... Nie wiem. Pobierz rozmowę z tym Rajem. Dobra. Tobiasz się jeszcze zajmuje Eli chwilę. Jak tam wasze relacje z Dzidzią? Nie ma tutaj... A, do kluby są. Myślę, że to jest rodzina. Ej, czemu on ma z nią romantyczne relacje? Ja nie rozumiem, jak to się stało. O, tu jest Eli. Jest jego przyjaciółką. Słodko. Dobrze, tatuś się zajmuje. No, ale co, przez drzwi będziecie gadać? Serio? Myślałam, że tu wylezie. Jak to to? Kira. No, przez drzwi z nami gada. Ale mogę może wybrać. Coś złośliwego. Nie, coś podłego musimy. Pchnij! Nie no, może po prostu pokłócimy się z nim. O! O politykę. To jest najbardziej drażliwy temat. O, trzeci poziom grzy wideo tobie żywił? O, wyszedł. Wyszedł na czas kłótni. Sonia się chce przygotować. Na miasto? Przecież tu masz małe dziecko. Jak się rozgniewać? Podłe. Skrzycz. Jak mam powiedzieć, jak Singles na rozgniewanie, jak ona jest taka szczęśliwa? Żadnych kluczy do mieszkania. Tak, kłócą się o politykę. O, super, wszyscy się szykują. O, patrzcie. Czy oni są w związku teraz? On za nią chodzi totalnie. Susu, grillu. No, on za nią lezie. Chciałem zobaczyć jakieś dowody na... Jesteśmy pobudzeni, super, tylko chciałam być też rozgniewana. A to co? Triumf w kłótni. Niewiele uczuć może się równać z satysfakcją chwili, gdy twoja żelazna logika ściera w proch argumenty i retorykę przeciwnika. Świetnie. Ale mi chodziło o to, żeby się pokłócić, no. O czerwień? Nie, no może nie. Walcz? Może spław go. Gdzie są nasze zakochane gołąbeczki? Tutaj. On znowu coś gotuje. Ooo.
Tobiasz przegrał. A właśnie, wy mieliście grać razem online, więc jak możecie grać online jednocześnie, będąc tutaj? No nie, wynocha z pokoju naszego dziecka. Nie będziesz tu wrzeszczał mi nad naszym misiem. Denerwująca rozmowa. No ale to jest rozgniewanie na dwójkę. Nie, nie ma szans, żeby ona została rozgniewana. Wypraszamy go już. Mam to gdzieś, że tak powiem. Nie będę się tym przejmować dłużej. Czemu wszyscy mi tu łażą? Chciałam być spokojne popołudnie. Wy sobie wymyślacie jakieś wyszykowywanie się. Ten mi gotuje jakieś podejrzane mikstury. Możesz mi podlać tego kwiatka? Tak, żeby nie więdł? Chociaż to jest podejrzane, bo jak on go podlewa, to właśnie on się robi żółty. Tak, idź, do zobaczenia. I na pewno nie będziesz mi tutaj nad naszą tą malutką stał. Chodźmy tutaj. Czekajcie. Albo nie będzie tak. Tylko niech on wyjdzie. I ty zrobisz sobie te selfie z ręki, co chciałaś. Zrób selfie. Chciałam z kołyską, ale nie wiem. Chyba się tak nie da. Bo musielibyśmy... Nie, on zesłania. Chciałam z malutką zrobić. Dobra, to zrobimy z... Zrobisz fotkę po prostu o nazwie dziecięcy pokój. Proszę. Dobra, no nie zrobisz tego do pracy, więc tego nie zaliczymy, niestety. Ale może zrób coś innego. Takiego, co by ci z tym pomogło. Coś tu jeszcze może jej pomóc z pracą? Chyba nie, bo jest w domu. Powiedz na maila, to może pomóc? Chyba nie, mi się wydaje. Goście przyszli, może się przywitamy. Opowiedz śmieszną historię jakąś. Aha, to bierz sobie je spaghetti. Znaczy nie, to chyba jajecznica jest, tak. Jajecznica wiejska. Dobra. Malutka śpi, to fajnie. No, widzicie? A oni sobie tu prowadzą rozmowy. No oni pasują do siebie, tylko czemu on chodzi w tych gaciach, to ja nie wiem. Tobiasz go nie lubi? Leksinka go lubi, dlaczego Tobiasz go nie lubi? A, bo w sumie Tobiasz miał podlać dzisiaj te kwiatki, a nie podlał. Gadasz z Sonią? O, objąć Tobiasza. Czekaj, to zagadaj jeszcze do niej coś. Wygłoś mowę zachęcającą. Tobiasz, zjesz? Mógłbyś podlać te kwiatki. To nam tu śpiewa ktoś? Malutka się obudziła, ale wszystko u niej okej. O, Tobiasz idzie umyć naczynia. Możecie się zrzeć biodrami, to będzie słodkie. Woo! O nie, zlew się zepsuł. Nie wiesz, że jest brudny, to się zepsuł. Dobra, napraw go. I wyczyść potem. Tyle, nie pójdziesz podlać roślinki. Podlej. No, widzicie, a ona tylko z nim rozmawia. Jeszcze wychodzą tak na balkon, żeby nikt ich nie słyszał i sobie prowadzą tu rozmowy. A tu jest napisane, z kim ona jest w związku, czy jest z nim? Czemu mi pokazuje teraz od tych najgorszych, że tak powiem? Awani. Nie jest napisane, z kim jest w związku. Szkoda. O, widzicie? I on idzie za nią. Oni coś mają do siebie. Naprawdę, to jest słodkie. Aha, bo oni wychodzą z domu. Ale i tak to nie zmienia faktu, że on ciągle za nią chodzi. Lexin, podlałaś to, co powinnaś była podlać? Coś tu jeszcze trzeba zrobić z tym ogródkiem? Zbierać próbki to nie. Bo wszystko jest dobrze. To super. Musisz wbić koniecznie ten kolejny poziom grania w gry, ale może jeszcze zrobisz dzisiaj coś do pracy w zamian, że tej tyrady nie jesteś w stanie nagrać. To może... Tak, usuniesz profil. Nie no, udostępnisz status i jeszcze kilka rzeczy. Ja jej tutaj wybiorę. Dobra, tutaj wybrałam kilka rzeczy, jeszcze takich związanych z pracą, więc niech ona sobie je zrobi.
To wiesz, męczy się biedny z tym zlewem, ale już jest czysty. Tylko trzeba jeszcze wytrzeć. Trzeba jeszcze wytrzeć te kałuże. Okej. Okay. Zdobyła 9 tysięcy. A teraz musimy mieć 10 milionów, to jest masakrycznie dużo. Ale spróbujemy. Tu musisz skorzystać. No nie! Nam tu dzidzia śpi! Spała. Zaraz trzeba tam pójść. Co to ma być? Jak oni po prostu się opiekują tymi... Czemu nie mogę tu kliknąć? O! Walp drzwi. 150 nowych, okej. Okay. Zawsze coś. No nie. Nie. Hałaśliwi sąsiedzi. No i teraz mogłabyś się wkurzyć. Ale nie jesteś wkurzona, bo masz dużo innych miłych nastrójników. To byś tę tyradę chociaż nagrała. O głośnych sąsiadach by był vlog. To bierz walp drzwi, uspokój ich, musisz tutaj, wiesz, zadbać o to, żeby Eli mogła spokojnie spać, przecież jest 22:30. Akira, co to ma być? Co to ma być? Narzekaj i gniewnie na hałas. Ma być cisza! Dobra, Aleksin już będzie chyba kończyć powoli wszystkie swoje zadania. Robi się śpiąca, jeszcze chciałam zrealizować plany Tobiasza. Względem ich... Eli ma urodziny! Ojej, to on już jutro będzie miał urodziny? Wydawało mi się, że ten... że będzie dzisiaj cały dzień i jutro jeszcze cały dzień takim małym tym... Znaczy małym niemowlakiem. Okej, oni się wykazali brakiem wyczucia. To ty jutro będziesz mieć urodzinki! O, to tatuś cię jeszcze tu ukołysze. Ale słodko. 100... Nie, 15 tysięcy nowych, okej. Okay. Teraz zbijemy 3 miliony może. Ona jest bardzo rozbawiona. Potem oni sobie spędzą jeszcze chwilę razem. O. Nubu? Kołyszesz ją, to będzie spała? Nikomu nie podobasz twoje zdjęcie! Co za życie. Dobra, chodzisz tutaj do niej. Tutaj można protest urządzać? W sypialni własnej? Trochę dziwne, ale dobra, nie czepiam się. O, usiadł tam, patrzył na nią. No, bo ona już robi ostatnią rzecz. Sprawdzę liczbę obserwujących. Ona jest głodna, biedna. O, nie. Ojoj, jesteś głodna. To nie, to zjedz sobie coś najpierw. Dobra, jajecznica. To ty wiesz, mógłby jeszcze coś porobić chwilę. Sparodziuj kogoś. Nie, no to poczekaj na żonkę. Tu możesz sobie... o, komediowe. Nie, bo to jest pisanie. O, poćwicz programowań. Chociaż nie wiem, po co mu to potrzebne. nie, no zawsze się przyda. O, zdobył mieć programowania. Co jeszcze możesz robić ciekawego? Grać w grę, kariera, rodzina. Adopcja kosztuje 1000? To nawet nie wiedziałam. Kariera. O, możesz przeglądać fora na rodziców. To ci się bardziej przyda niż programowanie teraz. Lexin sobie szybko zje i zaraz do ciebie przyjdzie. Tak, i to oglądanie słoniczki i pieprzniczki podczas jedzenia. Włączyłabyś sobie radio, telewizor, ale nie. Oglądanie tego wybitnego kształtu słoniczki i pieprzniczki jest dużo ciekawsze. Prawda? Prawda? Też tak myślę. Okej, okay, ja chyba wyłączę na razie tę figurkę. Nie musi być tu cały czas aura emocjonalna rozbawienia w sypialni, potem oni się budzą bardzo rozbawieni. O, to bierz po prostu szczęśliwy. Dobra, a ty możesz tu przyjść. Dobra, to zostaw już te fora. I ty chciałeś co? Flirtować? Dobra, to ty chciałeś go objąć, to może najpierw go obejmiesz. Niezręcznie, niestety, ale zawsze. Tak bardzo rozbawiona. To tu dalej są jakieś rozbawione rzeczy? Czy ona po prostu już ma z innych tych dziedzin? Co? Jak to bierz mógł odmówić bycia objętym? No wiesz co? Romantyczne, flirtuj z nią. Co ty robisz? Przecież sam miałeś różne pragnienia, a nie chcesz być przytulony.
Opowiedz mu flirciarski dowcip. Romantyczne. Zadaj wybitnie stosowne pytanie. O, słodka gadka, to jest dobre. A tu obejmij czule, to się zaliczy. Defuni. Zaliczy. O nie, malutka płacze. Dobra, to może teraz mamusia pójdzie. Co się stało? Nakarmią. Tak, i plany na Barabara właśnie zniknęły. To wiesz, poszedł już spać. To już go nie będę budzić. Może jutro się uda. Okej. Dobra, to ty się jeszcze zajmiesz małą i też już idziesz spać. W sumie już jest pierwsza w nocy. No i nie uda ci się zrobić tych rzeczy do pracy. Przynajmniej nie sądzę, żeby się udało. No ale przynajmniej o tyle fajnie, że może pracować z domu. A maybe. Jak stąd pójdziemy, to ona zaraz będzie płakała. Nie, zostaw motylka na półce! Widzicie? Oni mi ściągają te zabawki i brutalnie chowają do pudełka. O! Ja zabroniłam jej schować do pudełka i schowała sobie do wyposażenia, patrzcie. O, i robota też... Co się stało? Jesteś chora na coś? Czemu ci się w głowie kręci? Co to jest? Zmęczona może od tego. Tylko chciałam, żebyś oddała te zabawki córce. Dobra. O, tutaj jest ten. Patrzcie. To był akt urodzenia chyba. No, myślę, gdzie najfajniej będzie wyglądało. Albo tu nad półeczką. O, dobra. Co się stało? Czemu ci się w głowie kręci? Faktycznie lepiej iść do łóżka. Jesteś bardzo zmęczona. Ona zasnęła to. Najwyżej Tobiasz w stanie jej w nocy zmienić pieluszkę. Czy Tobiasz tu idzie do pracy? Mhm. Idzie do pracy. Oh, dobra, oni już sobie śpią. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jutro będą urodzinki naszej malutkiej. Jestem mega ciekawa, jak będzie wyglądała. Na przykład, jaki będzie mieć kolor włosów. I jakie będzie mieć rysy twarzy. No przynajmniej z tego by wynikało, z tego komunikatu, że ona jutro będzie mieć urodziny. Upieczemy może tort. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Jeśli wam się podobał, zostawcie proszę łapkę w górę, buziaki. Pa!